Cześć, z tej strony Kuszyk, witam was w kolejnym filmie z Pokémon GO. Dzisiaj informacje o nadchodzącym evencie i uwaga, jest to jeden chyba z najciekawszych eventów w ostatnim czasie w Pokémon GO. Event z okazji chińskiego nowego roku zaczyna się już 24 stycznia o godzinie 22, to jest piątek. Podczas tego eventu będą się spawnować większej ilości Pokémony czerwone, takie jak Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jinx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slagma, Wurmple, Corphish, Kriketot oraz Fungus. Oprócz tego czerwony Shiny Gyarados będzie spawnował się na dziko. To znaczy Gyaradosy będą spawnować się na dziko i będzie również szansa spotkać Shiny Gyaradosa na dziko. Pierwszy raz ever w Pokémon GO. To jest dosyć ekscytujące, powiem szczerze, sam już mam Shiny Gyaradosa, mam też Shiny Gyaradosa, mam też Shiny Magikarpia, ale takie spotkanie Shiny Gyaradosa na dziko to byłoby coś naprawdę niezwykłego. Oprócz tego nowy Pokémon w Pokémon GO, Darumaka z jajek 7-kilometrowych. Ten Pokémon normalnie ma dwie formy w Pokémonach, ale w Pokémon GO będzie miał tylko swoją jedną formę, także forma Zen jeszcze nie pojawi się tym razem w Pokémon GO podczas tego update'u. I podczas całego eventu, czyli od 24 stycznia do 3 lutego, otrzymujemy następujące bonusy. Otwieranie giftów daje nam szansę na rare candy w tym czasie, także warto otwierać maksymalną dzienną ilość giftów oraz również wysyłać gifty do swoich friendów w tym czasie. Oprócz tego szansa zostania lucky friendem wzrasta. Także podczas tego eventu ja już ostrzegam, że będę otwierał tylko gifty od moich friendsów, z którymi mam już najwyższy poziom przyjaźni. Także tymczasowo wstrzymuję na ten czas otwieranie giftów od trenerów, z którymi próbowałem dobić trzeci poziom. Także nie martwcie się, dam po prostu więcej czasu wszystkim na dobicie ze mną trzeciego poziomu. Oprócz tego, tradując Pokémona, podczas tego eventu będziemy mieli zwiększoną szansę na lucky Pokémona. Nawet jeśli nie mamy lucky frienda, to po prostu tradując się mamy większą szansę niż na co dzień, że Pokémon będzie lucky. Także jak najlepiej wykorzystać ten event, gifty oraz trady i jeszcze raz trady. Jeśli macie możliwość tradować się z friendami podczas tego eventu, tradujcie się. Jeśli zależy wam na lucky friendzie podczas tego eventu, no to otwierajcie gifty albo wchodźcie w jakiekolwiek inne interakcje ze swoimi ultra friendami. Plus oczywiście te słodziutkie rare candy w giftach też brzmią mega zachęcająco. Oprócz tego, w ramach tego eventu będziemy mieli specjalny research na Minccino. Minccino to Pokémon Shinshil, który ewoluuje w Chinchino przy pomocy Unova Stone'a, także oszczędzajcie jakieś wolne Unova Stone'y, mogą wam się przydać. Słuchajcie, 2 lutego, to jest niedziela, następna niedziela, odbędzie się specjalny Research Day na Minccino. Będzie to miało miejsce od godziny 14 do 17 czasu polskiego. W tym czasie będą specjalne questy z Pokestopów, z których będzie się dropić właśnie Minccino. I uwaga, będzie do zdobycia Minccino Shiny i wiem z doświadczenia z poprzednich tego typu Research Dayów, że szansa na spotkanie Shiny Minccino podczas tego Quest Daya będzie drastycznie zwiększona niż później, kiedy ten event już się skończy, także warto jednak chodzić podczas tego eventu i spróbować wykorzystać go na maksa, tak żeby zdobyć tego Shiny Minccino i od razu najlepiej go sobie ewoluować w Shiny Chinchino. Czy ten Pokémon jest silny? Nie. No ale jest kolekcjonerski, jest nowym Pokémonem i jest nowym Shiny Pokémonem jednocześnie. Także myślę, że warto się skupić na tym evencie, zarezerwować czas w niedzielę za tydzień i jednak robić tak długo te questy, aż się trafi Shiny. Oprócz tego Pokémony nawiązujące do roku szczura będą pojawiać się więcej na dziko w tych godzinach. To będzie Rattata, Raticate, Pikachu, Sentru, Nidorany, Sentrety, Marille, Zigzaguny, Plasle, Mainany, Bidufy i Patraty. A to dlatego, że oczywiście event jest związany z chińskim nowym rokiem i ten rok będzie rokiem szczura w chińskim zodiaku. W dniu 2 lutego, czyli podczas Chinchino Research Daya, zacznie się pojawiać w jajkach 5-kilometrowych właśnie Minccino, ale po zakończeniu eventu on dalej będzie wykluwał się z jajek 5-kilometrowych, także jeśli ktoś podczas eventu nie da rady zdobyć Shiny Minccino albo w ogóle przegapi ten event i nie da rady zdobyć Minccino do Pokédexu, no to po tym evencie próbujcie wykluwać jajka piątki, żeby uzupełnić ten wpis. No i oczywiście Shiny Minccino, o czym już powiedziałem, i to jest tyle, co mamy podczas tego nadchodzącego eventu z okazji chińskiego nowego roku. Także podsumowując, moim zdaniem, na czym warto skupić się podczas tego eventu, na pewno gifty, rare candy darmowe nie chodzą piechotą, na pewno interakcje z ultra friendami, z którymi możemy bardzo łatwo wbić lucky frienda podczas tego eventu, na pewno dużo losowych po prostu trade'ów, próbując wbić losowe lucky pokemony, bo będzie zwiększona szansa na to, no i na pewno udział w Minccino Research Day'u, żeby zdobyć nowego
Shiny Pokémona w Pokémon Go. Aha, no i polujcie sobie na Darumakę. Darumaka ewoluuje w Darmanitana i to też będzie kolejny nowy Pokémon w Pokédexie z piątej generacji w Pokémon Go. Odcinek wyszedł bardzo krótki, zostawcie łapę w górę i subskrybujcie kanał. Na koniec jeszcze podzielę się z wami informacją, że od teraz rozdaję na każdym livestreamie na Facebooku darmowe karty Pokémon moim widzom. Ja już kiedyś coś takiego robiłem, że po prostu jednej czy dwóm osobom na każdym live'ie brałem potem od nich adres do wysyłki i wysyłam po prostu codziennie komuś karty Pokémon. Także obserwujcie mnie na fejsie. Dzisiaj livestream o 16 z Pokémon Sword. Jutro tak samo i w piątek również. Na każdym z tych livestreamów aż do końca lutego ktoś dostanie ode mnie zestaw kart Pokémon, również z moim autografem. Trzymajcie się, na razie, cześć.